Witam wszystkich po małej przerwie, z tej strony Cwietka. Dziś zapraszam was na bitwę rozegraną przez Georgios na serwerze amerykańskim. Gra nową premką T3485M, jak widzicie. Rzut na pomidory. George dopiero otworzył sobie konto na amerykańskim serwerze i tam zaczyna walczyć. No i jak widzicie, zrobił misję na właśnie tą fajną szósteczkę. A że jest to świetny, niektórzy mówią już nawet OP czołg, no ja bym tego tak jeszcze nie podsumował. To widać w tej grze. Wyniku oczywiście nie zdradzasz do samego końca, po co wam psuć zabawę z oglądania. Będę niektórymi momentami przyspieszał, bo gra ma taki pewien przestój w pewnym momencie, no ale dobra, nie uprzedzajmy faktów, skupmy się na zabawie. Pierwszy kill. Czołg świetny, jak widzicie, 4.11 przeładunku. Czyni go dobrym medzikiem. Potrafi dużo odbić, szczególnie na tych właśnie tam grach z piątymi, szóstymi tierami. Nie jest to oczywiście monster w odbijaniu, ale naprawdę potrafi parę fajnych strzałów przejąć na klatę. No, na początku Giorgio trochę kampi, wcale mu się nie dziwię, jego drużyna jest czerwono-pomarańczowa, no pełna taka zupa pomidorowa, więc nie śpieszy mu się z niczym, postawił na to, że skoro team jest niezbyt ogarnięty w przeciwieństwie do kilku graczy żółtych w drugim, no to będzie musiał sobie radzić sam. No i co? 2 minuty i kilka sekund bitwy, połowy teamu swojego już niestety nie ma. Sam ma na 2 kila na koncie, no i lecimy dalej. Troszkę wam przyspieszę teraz. Znikąd pojawia się Paukers i tak samo szybko jak się pojawia, znika w garażu. Ja jeszcze trochę przyspieszę. Magazyn wypełniony goldem. Uszkodzeń 180, przebicie 194, także nawet z 7-kami sobie całkiem nieźle radzi. Z 8-kami oczywiście już jest większy problem. Też na nie rzuca. Ale bardzo jest dużo losowań, gdzie ten czołg ma no maksymalnie tamte 3 8 tiery. Ten matchmaking się troszkę poprawił. No i potrafi sobie poradzić. Jako czołg wsparcia bardzo fajny. Ja szczerze mam go w garażu, ale nie zdążyłem jeszcze nim zagrać. Zostawiam to jak gdyby na później. Jeszcze jeden kill by się przydał, będzie specjalista. Jedna rzecz na amerykańskich serwerach, grając w Europie, rzuca się od razu w oczy. Ten ping jest wyższy niż zwykle. Są dni, gdzie można na jednym z dwóch serwerów pograć sobie w miarę przyzwoicie, jest 120-160 pinga, ale są takie momenty, że za ocenę, nie wiem, wszyscy chyba wstają, budzą się i grają w WOTA. Wtedy potrafi skakać do 200, no i gra niekoniecznie jest przyjemna w tym momencie. No ale warto czasami popróbować. Ja szczerze też jakiś czas temu poinstalowałem sobie konta i na ruskim, i na amerykańskim serwerze. Gra się zupełnie inaczej tam. Myślę, że ta ruska nacja jest bardziej nieprzewidywalna, zresztą nie tylko w grze World of Tanks. O, tutaj jakiś mały ding zaliczony. No i ku zdziwieniu
naszego kolegi, został już sam, zabija wszystkich, wszyscy wyjeżdżają na pałę, po prostu te kile tutaj rosną w oczach, WN na 6300 na ten moment, no i 2, 4, 6, 8, 10 kili już, uuu, rany. Dobra, teraz wam troszkę przyspieszę, tak zdecydowanie, będzie wyglądało to na biedny hila, ale nie chcę, żebyście tutaj, że tak powiem, zasnęli. Jak widzicie, Georgius ma syndrom napadziorka, jak już teraz to nazywam, to takie scrollowanie przód, tył przy widoku z góry na czołgu. Ja tak jakoś, nie wiem, nie potrafię tak grać, no ale może to jest jakiś szkopu, jakieś zaklinanie koni, węży podczas gry, nie wiem, zawsze mnie to bawi. No i teraz co, została Arta, został Tedek, także szanse na ich wyspotowanie. Sami zobaczymy, jakie będą. Myślę, że czwóreczki to już nie problem, ale ja bym nie przeceniał tego tutaj M8A1. No i jeszcze troszkę przyspieszę. Zejdzie trochę czasu na ten, jeszcze lecimy, 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 jadą, jadą. Kółko na kapa, nic się tu nie pojawia. No i zobaczcie, jest spot i M8A1 jest niezłym zabijaką. Haha, kurczy się kap. No co to będzie, co będzie? Jeszcze żyje i... Niewiarygodne, zostało 1 hapa. Po prostu niemożliwe. I oczywiście jest as pancerny, medal Kolobanowa i pól na świeżym kondzie. Jak znalazł takie barze na sam początek, to naprawdę zajebista sprawa. Czy bardzo fajna, tak? Duży kaliber. Oczywiście specjalista też jest, brutal, no i przy moim zdziwieniu nie ma Spartanina, nie wiem czemu tak, no ale tak się stało. Zobaczmy teraz, ile tych uszkodzeń, 2818 na topce, 12 kili, 1469 bazowego expa, no i co tam, 52 po spocie, 210 odbitych pestek, bezkonkurencyjny czołg, najlepszy na Cromwellu, z drugiej strony 1200, no i... W zasadzie bezkonkurencyjny, no taki rzut na taśmę, czy skok Adama Małysza poza linię konstrukcyjną na skoczni mamuciej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o damage i o wszystko i o to, co George zrobił w tej grze. Na koniec, tam bardzo dużo golda poszło, minus 26 tysięcy, ale za takie medale to myślę, że aż za mało zapłacone. Ten czołg potrafi zarabiać na standardowej amunicji, jesteśmy w stanie dorobić się 15, 20, nawet 30 tysięcy przy dobrej bitwie na plus z kątem premium. No, nie, nie jest to jakaś wielka zarabiaczka, no, wielkich zarabiaczek jakoś do tej pory WOT nigdy za darmo nie dał ugrać swoim graczom, więc tego nie można się spodziewać jakichś cudów po tym czołgu. No i co? Zajebiście, Giorgio. Także Grzegorzu, jak wykręcisz lepszą bitwę, to dawaj od razu, nawet na tym samym ciągu, naprawdę fajnie. No i co, nie taki diabeł straszny, na amerykańskim serwerze też można grać, też można robić dobre wyniki i się dobrze bawić. Dzięki za oglądanie, dzięki za mecz, także naszym gościem dzisiaj Giorgio Leoncio Armani. Do usłyszenia.